Dobry wieczór, witam Państwa w Muzeum Narodowym w Kielcach w oddziale Muzeum Lat Szkolnych Stefana Żerowskiego. To jednak rok Sienkiewicza robi swoje. Dawno nie spotykaliśmy się tutaj w Muzeum Żerowskiego, stąd moje przejęzyczenie. Proszę Państwa, witam wśród nas Panią Wojewodę, Panią Agatę Wojtyszak. Dzień dobry Pani Wojewodo, witam bardzo serdecznie. Cieszymy się, że Pani uczestniczy w naszym wernisażu. Witam też Pana Dyrektora Macieja Przybkowskiego, dyrektora naszego zaprzyjaźnionego Muzeum z Jędrzejowa. Witam bardzo serdecznie Państwa. Na wystawie z jednej strony można powiedzieć troszkę dziwnej, bo takiej myślę, że dla wielu z odwiedzających może być troszkę zaskoczenie. Nie to, że akurat wystawa poświęcona Monice Żerowskiej, ale charakter tej wystawy, ponieważ zazwyczaj wystawy tutaj u nas w naszym oddziale mają charakter taki już bezpośrednio związany z twórczością literacką, z historią szkolnictwa, no, z życiem Stefana Żerowskiego. Ta jest związana z życiem Stefana Żerowskiego, ale przede wszystkim związana z twórczością Moniki Żerowskiej, z jej twórczością, z jej osobą. Autorzy wystawy, czy autorka wystawy, pani Sylwia Zachasz, kurator tej wystawy, przedstawiła nam Monikę Żerowską, oprócz tego, że jako tę różę Konstancina, to przedstawiła ją nam w trzech takich odsłonach. Z jednej strony jako córkę, która przez całe życie, no myślę, że niosła na sobie to brzemię sławnego ojca i jego twórczości, ale też jako ten nośnik, powiedzmy, pamięci o jego twórczości, pamięci o jego życiu, ale też jako artystkę, ale również jako autorkę wspomnień, zresztą niezwykle barwnych i ciekawych wspomnień. Wśród nas z pewnością jest kilka osób, które miały okazję poznać, może więcej niż kilka, miały okazję poznać panią Monikę Żerowską. Ta wystawa jest jakby ukłonem w stronę Moniki Żerowskiej i tak jak ja mówiłem, z jednej strony poznajemy jako córkę sławnego pisarza, osoby związanej tutaj z naszym regionem. Poznajemy ją jako artystkę, poznajemy ją jako pisarkę, jako autorkę wspomnień. Czy do końca uda się ją przedstawić w taki sposób, jak zamierzyła autorka? No z pewnością nie, ponieważ no, na jej życie niezwykle ciekawe składa się bardzo wiele wątków. Autorzy wystawy wybrali tylko te najciekawsze, te najistotniejsze. Kim była Monika Żerowska? No przede wszystkim była córką sławnego ojca. Ale w wspomnieniach przybliża nam rodzinę, zarówno swoją, jak i rodzinę ojca, swoje życie ojca. Poznajemy wiele ciekawych wątków. Poznajemy ją jako dziecko, jako taką niesforną dziewczynę, która nie lubiła matematyki, która miała swoje zdanie, która potrafiła porwać kartkę adresowaną do Józefa Piłsudskiego, który przebywał na wakacjach na Maderze jako jedyna w klasie. To ta, która podczas nauki w jednym z warszawskich gimnazjum, podczas spowiedzi zapytana przez księdza spowiednika, czy nie czytała przypadkiem jakichś zakazanych książek. Ona powiedziała, że owszem, czytała Dzieje grzechu, na co ksiądz był oburzony. No dziecko, ale skąd w domu takie książki u ciebie? Jak tata napisał. No to oczywiście ksiądz wybiegł z konfesjonału, zaprowadził do pani, bo mówi, że nie dość, że takie książki czyta, to jeszcze kłamie w konfesjonale, prawda? Więc ona opowiada takie ciekawe historie. Opowiada też wiele wątków z życia Stefana Żerowskiego. Dzięki temu poznajemy bliżej autora, poznajemy atmosferę panującą w domu, poznajemy życie w okresie jeszcze życia Stefana Żerowskiego, ale też to, co działo się później. Pani Monika Żerowska
dożyła dosyć sędziwych lat, więc te jej opowieści są niezwykle, niezwykle ciekawe. Ale to, czym chcieli autorzy, czy chcieliśmy Państwa też zainteresować i zwrócić Państwa uwagę, to na co chcieliśmy zwrócić uwagę, to również twórczość Moniki Żeromskiej. Te obrazy, które tutaj Państwo widzicie na tej wystawie, to są jej autorstwa. Całe życie poświęcała się tej pasji, swojej pasji malarskiej. Nawet na jednym z portretów jest obecny tutaj pan Maciej Szybkowski, dyrektor Muzeum Zdjęciowa, z którego kilka prac tutaj prezentujemy. 9 prac z Muzeum z Jędrzejowa, kilka prac jest z Muzeum z Konstancina, także prace pochodzące od prywatnych kolekcjonerów. Proszę Państwa, tyle tytułem takiego wstępu. Bardzo serdecznie chciałem podziękować pani Sylwii Zacharz za niezwykle ciekawą wystawę, panu Piotrowi Wilczyńskiemu za koordynację tej wystawy i wszystkim pracownikom Muzeum Narodowego w Kielcach za pracę, za zaangażowanie przy tworzeniu tej wystawy. Może nieco bliżej w tajniki scenariusza wystawy wprowadzi nas pani Sylwia Zacharz. Bardzo proszę, pani Sylwia. Dziękuję panie dyrektorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Nie wiem, co teraz mam państwu powiedzieć, bo w zasadzie szef mój powiedział wszystko to, co powinno się o wystawie powiedzieć. Ja może wejdę w szczegóły, to, co spowodowało, że ta wystawa powstała. Proszę państwa, przed Dniem Kobiet jeden dzień wystawa o najważniejszej w życiu Żeromskiego kobiecie, o jego córce, Monice Żeromskiej. Wystawa ma jakby dwa bieguny. Jeden mówi o Monice jako osobie, drugi natomiast polega na tym, żeby pokazać odbiorcom Stefana Żeromskiego innymi oczami. Oczami dziecka. Monika była córką Żeromskiego. Jedynym dzieckiem, które zostawiło jakiś ślad po ojcu, mogło dawać świadectwo jego życiu. Więc wystawa ma takie dwa aspekty. To, co Państwo dzisiaj mogą zobaczyć na tej wystawie, to tak jak pan dyrektor powiedział, obrazy. Monika Żeromską była malarką, tak jak jej matka. Ten talent odziedziczyła po matce. Przede wszystkim malowała martwe natury. Pojawiają się też portrety. Jest bardzo interesujący portret Juliana Tuwima, przyjaciela Moniki Żeromskiej, bliskiej jej osoby, osobie jej bliskiej. Tuwim jest sportretowany z prawego profilu. Na lewym poniżej miał myszkę. Jeżeli widzą Państwo zdjęcia Tuwima, to najczęściej pozuje właśnie w ten sposób. Monika miała trudności w namalowaniu Tuwima, dlatego że Tuwim był z natury ruchliwy. I Monika o tym pisze w swoich wspomnieniach, że trudno było malować człowieka, który ciągle biegał. Są też na wystawie przepiękne listy Tuwima do Moniki, inne niż wszystkie, bo Tuwim był inny. Proszę zwrócić uwagę, kiedy będą Państwo przemierzać wystawę, na te listy, bo warte są po prostu uwagi. Dużo mówią i o relacjach Moniki z Tuwimem, i o samym Tuwimie, o którym nie tak dawno, bo obchodziliśmy rok Tuwima, mogliśmy wiedzieć nieco więcej. Co, proszę Państwa, jeszcze istotne? Monika przez całe życie zmagała się z pewnym ciężarem. Ciężko być dzieckiem osoby znanej. Zawsze trzeba się z czymś zmierzyć, trzeba komuś dorównać. Dlatego podejrzewam, że najpierw wybrała malarstwo, dziedzinę, która jej była bliska ze względu na talenty odziedziczone po matce, jak mówiłam. Natomiast okazuje się, że po ojcu też coś odziedziczyła. Odziedziczyła ten talent literacki. Myślę, że ciężko jej było zacząć pisać, kiedy była młodą osobą, bo tak jak powiedziałam, trudno dorównać geniuszowi, prawda? Stąd myślę, że dopiero pod koniec życia zdecydowała się na to, żeby opublikować swoje wspomnienia już po śmierci matki, która też była niechętna takim osobistym wyznaniom. Natomiast okazało się, że Monika pięknie pisze. Te wspomnienia czytelnikowskie, wydane w latach 90., napisane są pięknym językiem. Czyta się to bardzo przyjemnie i spokojnie. Poznaje się tajniki życia rodziny Żeromskich, chociaż nie do końca, proszę Państwa. O tym też trzeba wiedzieć, że Monika do końca życia nosiła na barkach tajemnicę rodzinną, którą
Niedługo pewnie Państwo poznają wszyscy dokładnie, bo myślę, że z początku września według wszystkich informacji podanych przez profesora Zdzisława Adamczyka wyjdzie biografia Żeromskiego, taka dokładniejsza, bo do tej pory tej biografii nie ma. Biografia tak dokładna nie powstawała ze względu na to, że żyły osoby bliskie Żeromskiemu. W tej chwili, kiedy już Monika nie żyje, dokumenty są bardziej znane, taka biografia powstanie, będą Państwo mogli dowiedzieć się wszystkiego, co zostało do tej pory zebrane i udostępnione. Natomiast ważna rzecz, proszę Państwa, proszę, żeby Państwo zwrócili uwagę na datę urodzin Moniki Żeromskiej, bo ta data w różnych dokumentach różnie jest przekazywana. Monika urodziła się w 1913 roku, nie w 1916, jak taką datę widzą Państwo na pomniku jej. Była to, jest to w zasadzie ważna informacja, bo mówi o pewnych stosunkach rodzinnych i o takim balaście, który Monika przez całe życie musiała nosić, żeby udźwignąć to, co kiedyś wydarzyło się w chwili jej narodzin kilka lat później. Dziękuję Państwu za to, że Państwo przyszli. To bardzo miłe, że przy każdej naszej wystawie, na każdym wernisażu Państwo nam towarzyszą. Świadczy to o tym, że to, co robimy, znajduje u Państwa akceptację i za to bardzo, bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do zwiedzania wystawy. Zofię znała i nawet bardzo się przyjaźniła z moim ojcem Tadeuszem i jego siostrą Zofią Hassą, których portrety też są tutaj na wystawie. No oczywiście żonę moją Elżbietę i mnie też darzyła przyjaźnią, jak również nasze dzieci Jana i Zuzanny, a szczególnie właśnie Zuzię, która jeszcze była w wieku szkolnym. Wtedy odwiedzaliśmy panią Monikę, jak tylko to było możliwe, zarówno w Konstancinie, jak i w jej mieszkaniu na ulicy Wspólnej w Warszawie. I opowiadała nam, zresztą wielokrotnieśmy słyszeli te opowieści, które jeszcze właśnie ona pisała równocześnie te wspomnienia i jeszcze nie były może tak dobrze ukształtowane. I ona znajomym swoim właśnie najpierw opowiadała w te różne wersje, a potem przelała to wszystko na papier i 5 tomów się ukazało. Mamy zresztą wszystkie te tomy w naszej bibliotece z pięknymi dedykacjami, takimi.